Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Znaleźliśmy się dzisiaj na WGG Wąt w Pyzówce u kolegi Jana Bochenczaka. Wprawdzie mamy już po całkowicie zakończony sezon 2018 na wspólnym gołębniku, ale teraz jest sezon jeszcze, kiedy trwa sprzedaż gołębi. Tutaj te gołębie, które kolega ma do wystawienia jeszcze, do zrobienia zdjęć, do tego, żeby znalazły nabywców, ma właśnie tutaj w tym boksie. Tutaj w tym boksie, tam z tyłu też? A tam już są te, tam są, które mają zdjęcia. Te, które już są te wystawione. Też na te są właśnie na aukcjach już powystawiane. O, widzimy, one są ładnie wypierzone, nawet widzę, tak? Ja się, one są już spierzone, widzę, tak? No, już większość. Większość tak, nie? O. Ładni woko właśnie, gołąb, który był trzeci z finału kolegi Jerzego. Tutaj może stańmy tutaj. Będzie łatwiej, lepiej widać. To jest, pewnie ma obrączkę 0385 od Jurka. Dokładnie. I numer 838. On już jest sprzedany chyba, bodajże wczoraj chyba się skończyła aukcja. No ale tak wygląda. Chociaż on jest późny, no ale jak widać skrzydełko pięknie. No Jan je regularnie tutaj wstawia, robi zdjęcia sam. Przy okazji tego, że swoim gołębiem, to już jeszcze koledzy z okolicy przynoszą gołębie tutaj do Janowi na sprzedaż. No to między innymi mamy takie gołębie od mistrza Polski, o nim powiemy później. Natomiast tutaj skupmy się na wspólnym gołębniku, bo te gołębie, tak jak pokazywaliśmy, są już te, które mają zdjęcia zrobione, są wystawione na aukcjach i część sprzedane, czasami na wysyłkę. Ale teraz tutaj przejdziemy obok zaraz. Tutaj mamy te gołębie, które czekają na zrobienie zdjęcia, ale przede wszystkim na dokumentację, żeby hodowcy dosyłali. Pokażemy. Patrzcie, one mają tutaj jeszcze resztki jedzenia w karmiku, a takie czerwone to chyba te buraki tam zmieszane, co tam miałeś. Dużo, po prostu nie robię im żadnych kuracji, no bo widzę, że fajne, zdrowe są. Daję im tylko karmę dobrą, nawet z dodatkiem jęczmienia, buraczki, tam maślankę, kefir, takie białko, żeby ładnie się pierzyły. No tutaj jak widać mamy już ostatnie piórko. A jaki to jest gołąb? Pokażmy numer. Tutaj akurat złapał. Czeka na wystawienie. 028 1923. To ty też z okolic gdzieś. Bielsko-Biała. Nie, to nie. Jest chyba Mirka Budzianowskiego, jak dobrze pamiętam. 028? No, ale on tam miał jakieś obrączki inne, czy kupował gołębie, już nie wnikam, ale no tak wygląda. Chyba to jest Mirka, jak dobrze pamiętam. No. Mhm. Powiem szczerze, że już... To gołębi raz... jeszcze jest trochę, nie? No troszkę jeszcze jest, no tak jak mówię, no jeszcze na pewno gdzieś 60-70 gołębi, jak nie ze 100. Więcej chyba, bo tutaj to patrzę, no właśnie tak, o właśnie tu zobacz, białego masz takiego. A to jest Genia. Jewgenia Gudza, DV03083, początek na pewno będzie. Dokładnie. Jeszcze powiedzmy tak, w przyszłym sezonie obsadę jak planujesz, podobnie jak w latach poprzednich? Podobnie. No, jakieś zmiany? Tak, zmiany na pewno wprowadziłem, chociaż bardziej nawiązałem się do tego roku, bo dużo ludzi po prostu, uczestników było zadowolone z tej rywalizacji drużynowej, bo to w pierwszej edycji to miałem, w tym roku wróciłem do tego i myślę, że jest to ciekawa, fajna taka rywalizacja, chociaż wyrównałem, żeby też nie krzywdzić tych hodowców, którzy chcą oddać jednego lub dwa gołąbki, także indywidualne nagrody też są dosyć fajne i drużynowo też fajnie, myślę, że są nagrody i... Jeszcze taką ciekawostkę, nowość zrobiłem tego, zauważyłem, że żaden wspólny gołębnik nie ma. Drużynowo z każdego lotu są nagrody. Także pierwszy lot to jest, jak drużyna wygra pierwszy lot, to ma 1000, rozumiem. Jeżeli wygra drugi lot, to 2, 3 i czwarty lot to jest 4000 zł. Chociażby wszystkie loty miała słabo, wygrywa ten jeden, to ta nagroda jest. Obsadę planujesz w tym roku jaką? 700 sztuk i tam 50 sztuk jest dla sponsorów, no i ewentualnie na jakieś cele charytatywne, jeżeli rozumiem. Tam pomoc komuś. No dobrze, także zachęcamy do zainteresowania się tymi gołębiami. Tak jak mówię, a osoby, które tu mają gołębie, żeby te uzupełniały i jak się tylko da dokumentację. No bardzo bym prosił, bo tak jak powiedziałem i zresztą nie powiedziałem, to jest w regulaminie wyraźnie napisane, że każdy gołąb musi mieć rodowód, żeby został wystawiony. Zresztą giełda też wymaga tego, inaczej bez rodowodu nie można wystawić gołąbka. Więc no trzeba, czekamy i bardzo byśmy. Ja tam jeszcze patrzę, bo patrzę, że dzieci się psy zabrały, ale jeszcze żyją, dobrze, spokojnie. Także na razie dziękujemy bardzo i zachęcamy wszystkich do wchodzenia jak najczęściej na stronę kolegi Jana mwggiewont.pl i tam jest dużo, dużo różnych szczegółów związanych i z rywalizacją w przyszłym sezonie, jak również ze sprzedażą gołębi. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot.